Przewodniczącą w tym programie poseł Annę Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Oraz pan Andrzeja Szejny, sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Czy już Lewica? Lewica. Jaka to jest ta tożsamość już w tej lewica. Chwili? Lewica, zawsze Lewica. Zawsze Lewica, czyli SLD już jest nieaktualna nazwa. Aktualne jako Lewica. Oraz w studio Polskiego Radia w Olsztynie jest Jacek Prota z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Może należałoby zacząć od spraw szerszych i istotniejszych. Jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach Jedynki, kolejna rocznica wymarszu pierwszej kadrowej. Dziś także maszeruje wola wspomnienia rzezi woli najbardziej drastycznej o przestępstwa na osobach cywilnych podczas powstania warszawskiego. Dość wspomnieć także późniejsze losy po toczących się po zakończeniu już II wojny światowej, jak dobrze główny pacyfikator woli funkcjonował, ale porozmawiajmy o tym, co przed nami. Przed nami bowiem wybory. Wybory, w których koalicje już praktycznie się zbudowały. Zacząłem od pana Andrzeja Szejny, precyzując, na ile tą Sojusz Lewicy Demokratycznej funkcjonuje sprawnie. To zacznę od pani poseł Anny Kwiecień. Kolejne odejście z Kukiz 15. Czekacie na przejście? No bo skoro się rozpada klub po tym połączeniu z PSL-em, to jest także szansa na kogoś więcej. Więcej niż Tomasz Rzymkowski, który znalazł się w Prawie i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy czekamy. Mamy bardzo dobre listy, mamy bardzo wielu polityków, więc to, co robią, to, co się dzieje w innych partiach, oczywiście obserwujemy, ale tak naprawdę zajmujemy się przygotowaniami do kampanii. Natomiast to było naturalne, że Kukiz 15 rozpadnie się w sytuacji, kiedy mając taki elektorat, w tej chwili dochodzi do próby przejścia do PSL-u. No, partia tak mocno antysystemowa, nagle pan Paweł mówi, że będzie tutaj próbował wprowadzić na listy swoich polityków. No to myślę, że wielu to nie odpowiada, bo jak ja znam ten elektorat, to jest to elektorat bardzo mocno taki zbuntowany, dosyć młody i nie wyobrażam sobie, żeby ci ludzie chcieli głosować na polityków Kukiz 15, którzy będą startować z PSL-u. My, tak jak mówię, no, my się temu przyglądamy, ale to nie znaczy, że tutaj bezkrytycznie przyjmujemy każdego, kto próbuje wystartować z PiS-u. Jacek Proto z Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, bardziej się obawiacie konkurencji ze strony PSL-u właśnie, wzmocnionego przez Kukiz 15, który kiedyś was przed bardzo wielu laty, co przyznał, publicznie popierał? Czy też większą ryzyką dla was są zagrożenia ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej? No bo wystawiliście Włodzimierza Czarzastego tak, iż będzie wam to długo pamiętał. No cóż, zacznę od tego, że pan poseł Kukiz, który szedł do Sejmu, żeby rozmontować system partyjny, obawiam się, że teraz przyłącza się do PSL-u, żeby tą 124-letnią partię rozmontować. Przestrzegam moje koleżanki i kolegów z PSL-u przed takim sojusznikiem. Ale mówiąc poważnie, my się, dla nas ani PSL, ani Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy Lewica, nie są przeciwnikami politycznymi. Dla nas przeciwnikiem politycznym jest PiS, który od 4 lat demontuje polskie państwo, łamie konstytucję, wyprowadza nas pomalutku i po cichutku z Unii Europejskiej. To są nasi przeciwnicy polityczni. Panie pośle, ale przepływów elektoratu między wami a Prawem i Sprawiedliwością nie ma aż tyle niż między Sojuszem Lewicy Demokratycznej a wami, Platformą Obywatelską. Panie redaktorze, tutaj jest konkurencja polityczna. Nie o przepływie, ja nie mówię o przepływie elektoratu.
tylko ja mówię o tym, kto jest naszym przeciwnikiem politycznym. A to są dwie zupełnie inne sprawy. I oczywiście możemy się skupiać na tych przepływach elektoratów, możemy się skupiać na badaniach, na różnego rodzaju sondażach, ale to nie zmienia faktu, kto jest dzisiaj szkodnikiem w naszym kraju i z kim chcemy walczyć. Przed dwoma godzinami Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mówił, że już nie chcecie wygrać, bo gdybyście chcieli wygrać, to zostalibyście w koalicji europejskiej, tylko abdykowaliście z roli i wystarczy wam zablokować większość konstytucyjną PiS, a mówił w takich dość niewybrednych słowach o Grzegorzu Schetynie, że to wykres małej ilości ambicji, mówiąc oględnie. No bardzo mi przykro, że pan Czarzasty nie wytrzymuje napięcia, natomiast ja nie będę go krytykował, nie będę krytykował Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy też Lewicy. Takie były decyzje PSL-u przede wszystkim, a żeby nie pozostać w koalicji europejskiej. Myśmy budowali ten szeroko rozumiany blok opozycyjny od wielu miesięcy, a nawet można powiedzieć lat. Po raz pierwszy udało nam się zbudować koalicję obywatelską jesienią ubiegłego roku. Sam miałem w tym duży wkład jako szef sztabu Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Potem udało nam się poszerzyć ten blok opozycyjny, zbudować koalicję europejską. I to nie Grzegorz Schetyna zdecydował o tym, że dzisiaj koalicji europejskiej nie ma, tylko pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale SLD chciało do końca z wami iść. No, Czarzasty zostawał dłużej w koalicji europejskiej panie redaktorze, koalicja europejska, jeszcze raz przypominam, koalicja europejska to nie był blok zbudowany z Platformy, na bazie Platformy Nowoczesnej i SLD, ale był to szeroki blok opozycyjny, począwszy od prawicowego PSL, a skończywszy na lewicowym SLD. PSL podjął decyzję o tym, że koalicji europejskiej nie ma, stąd też my rozpoczęliśmy budowanie koalicji obywatelskiej, w której są dzisiaj Platforma, Inicjatywa Polska, Zieloni, jak również samorządowcy, organizacje pozarządowe, szeroki obywatelski. Wszędzie są samorządowcy, panie pośle. W takim razie patrzę na Andrzeja Szejnę, który przysłuchiwał się Sojuszu Lewicy Demokratycznej tej dyskusji. No jedno łączy te wszystkie trzy partie, i PSL, i Platforma, i SLD, że chcecie odsunąć PiS od władzy. Gorzej z porozumieniem się wewnętrznym, panie pośle. Coraz więcej tych złośliwości ze strony kolegów z byłej koalicji europejskiej. To znaczy, to nie jest tylko tak, że my chcemy odsunąć PiS od władzy, bo chcemy odsunąć PiS od władzy, tak? Bo to ciągle nam się zarzuca. Mam po prostu lepszy program. Program, który mówi o kwestiach związanych ze służbą zdrowia, która w Polsce pod rządami PiS-u nie działa. Mówimy o programie, który mówi o płacy minimalnej, o wsparciu dla młodych małżeństw, nie tylko przez 500+, które już jest 430+. Mówimy o Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o tym, co mówił pan poseł, to powiem tak. Ja osobiście nie mam żalu do Platformy Obywatelskiej, że zdecydowała się rozwalić, mówiąc szczerze, koalicję europejską, bo... No oni mówią, że to nie oni, tylko że to PSL. No dobrze, no ktoś tam to zrobił, to niech to będzie PSL, niech będzie to Platforma Obywatelska, ktokolwiek. Ponieważ stało się coś bardzo ważnego, a więc doszło do porozumienia wszystkich partii lewicowych, takich jak właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, jak Partia Razem, jak Partia Wiosna, Roberta Biedronia, jak OPZZ, Unia Pracy, Partia Inicjatywa Feministyczna, jak Socjaldemokracja, i to jest dla mnie wartość dodana. A Barbara Nowacka, która została w Platformie Obywatelskiej, a Bartosz Orłukowicz, który był waszą nadzieją, a potem poszedł do Platformy Obywatelskiej, a cały szereg innych postaci, których zabrał już wam Grzegorz Schetyna, to co, zdrajcy? Powiem tak, ja powiedziałem to w wywiadzie dla mojej świętokrzyskiej, skąd pochodzę, gazety Echo Dnia, że Grzegorz Schetyna zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. Tego słonia trzeba wyprowadzić z tego składu porcelany i zaprowadzić do zoo.
Grzegorz Schetyna nie będzie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, nie będzie żadnym przywódcą opozycji. Uważam, że popełnił straszne błędy i myślę, że... I o tym zdecyduje Sojusz Lewicy Demokratycznej. No, panie pośle, powiem panu tak, że tak. Powiem, już dzisiaj z panem się mogę założyć, już się mogę z panem założyć, mogę się z panem posłem założyć, że nie będzie już przewodniczącym Platformy Grzegorz Schetyna, czego mu życzę, dlatego, że jest destruktorem opozycji, a powinien być konstruktorem opozycji. I to naprawdę... Ja słuchałem pana bardzo uważnie i widzę, że pan jest człowiekiem, który myśli tak jak ja, ale pański szef niestety dokonał destrukcji na opozycji i mam nadzieję, że go po prostu wymienicie. Dobrze, to a propos nadziei na przyszłość, to ja tylko przypomnę, że Grzegorz Schetyna po poprzednich wyborach do polskiego parlamentu przez wiele środowisk był naciskany, żeby zawrzeć koalicję jak równy z równym z Nowoczesną, potem z Komitetem Obrony Demokracji, a wyszło na jego, że jedynie Platforma jest siłą, a Nowoczesna w tej chwili to poniżej procenta. Ale... Potem miał być z wami trochę w odtworzeniu Lewicy i Demokratów, a okazało się, że teraz próbuje was przejeść i patrzył może stać was najwyżej na złośliwość? Nic takiego się nie uda, tylko że uważam, że Koalicja Europejska, powiem to tu i teraz, była dobrym projektem i za to bym... To dlaczego nie wyszedł? Dlaczego nie wyszedł? No przecież brakło nam parę procent do tego, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. I jak powiedziałem już na wstępie, nie chodziło o to, żeby pokonać, tylko żeby nasz program był realizowany później wyborczy. Wyszło. Tylko że Grzegorz Schetyna po prostu zdezerterował teraz i abdykował, jak to mówi właśnie Włodzimierz Czarzasty. Ja uważam, że takich rzeczy się nie robi. My jako Sojusz Lewicy, tym krótszym, bym pan redaktor wspomniał, jesteśmy partią, która moralnie czuje się dobrze w tym wszystkim. My nikogo nie oszukaliśmy, w przeciwieństwie do Grzegorza Schetyny staliśmy do końca w naszej koalicji, która była proeuropejska. I więc proszę pytać Grzegorza Schetyny, dlaczego zachował się tak po prostu jak chłopak w krótkich spodenkach. Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Sama, przepraszam, panie redaktorze, ale muszę... Jedno muszę zdanie, tutaj na ten, bo muszę musimy adwocem, tak? No, debiutującej no, pani poseł, o, no kobieta. O oszukiwaniu. Oszukiwaniu kogokolwiek, no przepraszam bardzo, jeżeli padają takie słowa, że Grzegorz Schetyna oszukał Sojusz Lewicy Demokratycznej. No to ja panu powiem, że Grzegorz Schetyna dzięki temu, że zbudował Koalicję Europejską, wprowadził kilku europarlamentarzystów Sojuszu Lewicy, okay. Lewicy Demokratycznej i nadal chciał budować szeroki blok i nawet poszerzać go. To się stało, że pierwszy zapowiedział, że koalicja europejska przestała funkcjonować, Władysław Kosiniak-Kamysz. I panie, powiem panu tak, że teraz realizujecie scenariusz, z którego bardzo się cieszy pan Kaczyński, dlatego że skupiacie się na krytykowaniu Grzegorza Schetyny, pan, na tym, kto co rozmawia. Postawiam kropkę, panie pośle. A nie... Dajmy szansę także pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, muszę się odnieść, bo tutaj padły ze strony pana posła Protasa skandaliczne słowa dotyczące szkodliwości, czy określił nas tutaj jako szkodników. To ja chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, w ciągu 3 lat wartość spółek Skarbu Państwa na giełdzie, no, wydaje się ten element bardzo istotny, wartość spółek Skarbu Państwa wzrosła o 74 miliardy za naszych rządów. Za waszych rządów chociażby w tym aspekcie większość spółek generowało straty. Mało tego, państwo szykowaliście nas do tego, abyśmy pozbyli się takich, no chociażby LOT. Szykowaliście państwo do sprzedaży LOT-u. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, taka spółka chociażby jak Orlen w ciągu, w ciągu 8 lat wygenerowała za waszych czasów 2 miliardy 100 milionów zysku, a za naszych czasów w ciągu 3 lat 21 miliardów. I w ten sposób państwo wyrządziliście, a Polacy w ten sposób za to my rządzamy. Wysokimi rachunkami proszę, w stacjach paliw. Spadek, no akurat, panie pośle, są najniższe w dokładnie. Europie. Spadek długu w relacji
relacji do PKB poseł, jest najniższy, Europie, dzisiaj jest na poziomie 48%. Teraz pani poseł, i teraz pani, pani poseł, pozwoli, że... Pomaga, pani poseł? Teraz pani poseł. Ach, już w duecie, w tercecie. Dobrze. Pan redaktor, no w duecie, nie panie redaktorze. No. No, to teraz pani poseł chciałem zapytać. Pani poseł sobie poradzi, panie redaktorze. Pani ale poseł ja się nie martwię, że się pani poseł nie poradzi. Nie martwię się, że też pan poseł sobie nie poradzi, dokładnie. Chociaż jest pan w Olsztynie, ale to pozwoli pan, że to ja poprowadzę tą debatę. Pani poseł, jeżeli macie tak wysokie sondaże, to po co wam było ruszać w przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego kodeks wyborczy, bo taką nowelizację przeprowadziliście przez Sejm przy poparciu Kukiz 15, które teraz zapisuje się, jak czytamy we wpisach Pawła Kukiza do PSL-u. Tutaj te zmiany, chociaż tego donta, który wprowadził do polskiego ustawodawstwa Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie ruszyliście. Panie redaktorze, bo to była zmiana czysto techniczna. Co to znaczy? 8 grudnia 2017 roku Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym, w której to ustawie jedna z izb, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych przestała istnieć. W to miejsce weszła Izba do Spraw Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Niestety w kodeksie wyborczym to stare nazewnictwo zostało zachowane. No, przegapiliście. Dokładnie, niestety, takie sytuacje się zdarzają. W związku z tym, no, po prostu należało to naprawić i to też uczyniliśmy. Mało tego, wydaje się, że konieczne też było dokreślenie, że kwestie związane ze stwierdzeniem ważności wyborów, czyli ten cały zakres, który przypisany jest właśnie tej izbie, a szczególnie w zakresie właśnie stwierdzenia ważności wyborów. I tutaj musi być to orzekane w składzie całej izby. I to są naprawdę sprawy czysto techniczne. W związku z tym, mimo że Kukiz nie idzie z nami, oni podeszli do sprawy rozsądnie i poparli ten projekt. Innego zdania było Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska, także PSL. Ustami Michała Kamińskiego, niegdyś w Prawie i Sprawiedliwości, potem w Platformie Obywatelskiej, dziś w PSL-u, który podkreślał, że to łamie ciszę legislacyjną i że chcecie majstrować przy ordynacji wyborczej. Tak mówi podczas sejmowej debaty. Nic nie majstrujemy. Trybunał Konstytucyjny jasno się w tej sprawie wypowiedział, że w sprawach technicznych tutaj katalog jest otwarty i absolutnie można dokonywać tych zmian. Natomiast reakcja zarówno totalnej opozycji jest w sytuacji, kiedy pada Sąd Najwyższy, jest zawsze taka sama, jest po prostu histeryczna. W związku z tym była taka, a nie inna reakcja. Natomiast to jest naprawdę zmiana czysto techniczna. Jacek Protas, Platforma Obywatelska. Proszę, panie pośle, bo nie słychać pana. Państwo, zmiany są historyczne, a nie histeryczne, dlatego że... Ja powiedziałam o reakcji państwa, rzeczywiście, że zawsze pan państwo poseł, rzeczywiście, reagujecie tak, histerycznie. Panie redaktorze. Pozdrawiam pani poseł, dziękuję. Ja pana też. Panie pośle, otóż to do rzeczy. Chcę powiedzieć tak, do rzeczy. Otóż zmiany ustawowe były wprowadzone w 2017 roku. Jakoś się nikt nie dopatrzył, że trzeba cokolwiek naprawiać. Natomiast kilkanaście dni przed ogłoszeniem wyborów, bo przypominam, że pan prezydent ma na to czas do 14 sierpnia, wprowadza się zmiany w kodeksie wyborczym, gdzie zapisuje się, kto, jaka izba będzie decydowała o ważności bądź nie wyborów, o odwołaniach itd., itd. To świadczy o tym, w jaki sposób PiS traktuje kodeks wyborczy. Ustawę, która jest strażnikiem demokracji tak naprawdę, która decyduje o tym, czy wybory są przeprowadzane w sposób demokratyczny, czy też nie. Panie pośle, ja ale był Sąd Najwyższy i jest Sąd Najwyższy. Ale proszę ja dopytam i pan odpowie na moje pytanie. Spokojnie, panie pośle. Nie denerwujmy się tak. Był Sąd Najwyższy i jest Sąd Najwyższy. Było trzech sędziów, teraz jest cały skład izby. Co w tym złego? Większa reprezentatywność. Dokładnie. Panie redaktorze, chcę powiedzieć, że w styczniu ubiegłego roku przyjęliśmy
duże zmiany zostały przyjęte przez PiS, czy wprowadzone przez PiS, duże zmiany w kodeksie wyborczym. I przypomnę, że do 18-artykułowej ustawy PiS zgłosił 300 autopoprawek. 300 autopoprawek do 18-artykułowej ustawy zmieniającej kodeks wyborczy. Co świadczy o tym, z jakim pietyzmem, w cudzysłowie oczywiście, PiS podchodzi do tak ważnej ustawy, jaką jest ordynacja wyborcza. Rzeczywiście tak zwana cisza legislacyjna powinna zapaść pół roku przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności wyborczych. A jakiekolwiek czynności wyborcze to chociażby ogłoszenie przez prezydenta terminu wyborów. W ciągu tego okresu nie można wprowadzać żadnych zmian, chyba że wymaga tego ważny interes, że wymaga tego ważny interes państwowy. To nie są zmiany techniczne. Techniczne to można by powiedzieć, w jakiej odległości od drzwi stoi urna wyborcza. To są zmiany techniczne, tego nie określa ustawa. Te, które decydują o tym, kto decyduje o ważności. Andrzej Szejna, teraz panie pośle, ma pan do wyboru, czy wpisać się w tą samą narrację, czy też uznać, że zmiana jednej komisji na drugą, jednej izby na drugą się niewiele różni. Muszę powiedzieć w ten sposób. Tutaj z panem posłem się zgadzam. Zgadzam się w tej kwestii, że manipulowanie na 2 miesiące przed wyborami ordynacją wyborczą jest absolutnie podejrzane. I przecież też zmiany w Sądzie Najwyższym, zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Trybunale Konstytucyjnym były też tak traktowane przez Komisję Europejską, że to jest po prostu niezgodne z pewnymi zasadami. I ja zadałbym pytanie Prawu i Sprawiedliwości, tu pani poseł, po co? Co nagle na 2 miesiące przed wyborami olśniło was, że chcecie dokonać zmian, a wcześniej was nie olśniło. Więc ja, mówiąc szczerze, znając pewne podstępne różne sztuczki Prawa i Sprawiedliwości, boję się, że znowu jest to jakieś sztuczka, która potem ma się okazać, służyć ma waszemu ugrupowaniu, żeby, gdybyście przegrali wybory, do jakiegoś, powiedziałbym, nie mówię, że przekrętu, i tutaj mówię, nie mówię, że przekrętu, ale do czegoś, co prawdopodobnie może być jak zmiany... Jak nie przekrętu, to do czego? No właśnie, do czego? No dobrze, jest pytanie, Andrzej Szejna się boi, Anna Kwiecień odpowiada. Prawo i Sprawiedliwość. Jest w ustawie o Sądzie Najwyższym artykuł 26, który pokazuje, jaki jest zakres zadań właśnie tej izby, o której mówię. Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I właśnie w tym zapisie jest pokazane, że sędziowie konkretnie tej izby właśnie orzekają o ważności wyborów. Rozstrzygają spory wyborcze, referenda. Więc w tej nowelizacji jest pokazane, że właśnie jest przywołana izba zgodnie z właściwością wykazaną w artykule 26. To także była ta izba wcześniej, czy nie było? Ale ja chcę powiedzieć, że nas obowiązuje prawo. Jest domniemanie konstytucyjności stanowionego prawa. Także ani pan, ani ja nie możemy tutaj powiedzieć, że coś jest niekonstytucyjne. Od tego są odpowiednie instytucje w tym kraju i jest to po prostu Trybunał Konstytucyjny. Platforma Obywatelska, Jacek Protas, 13 października, najbardziej prawdopodobny termin wyborów. To jest termin dla Platformy odpowiedni? To nie ma znaczenia. Jacek tak Protas. Czy wybory odbędą się 13 października, czy 20, czy jeszcze tydzień, czy dwa później. My przygotowujemy się intensywnie do tych wyborów. One będą niezmiernie ważne dla Rzeczpospolitej. Dlatego też dzisiaj zajmujemy się budowaniem list oczywiście do parlamentu. Zajmujemy się rozmowami
z mieszkańcami, z Polakami na temat programu Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej i będziemy gotowi do wyborów, obojętnie czy będzie to 13 czy 20. Nie za dużo tych miejsc dla Nowoczesnej, patrząc na jej poparcie wedle najnowszego badania Social Changes w polityce, to oni tak osobno zupełnie nie istnieją. Panie redaktorze, ale to nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj nie targujemy się o miejsca na listach. I nie było żadnego porozumienia między Platformą a Nowoczesną na temat jedynek, dwójek, trójek i tak dalej. Po prostu na tych listach mają znaleźć się dobrzy, rozpoznawalni kandydaci, którzy gwarantują poparcie społeczne w swoich środowiskach i gwarantują dobry wynik koalicji Iwona Hartwig była bardzo rozpoznawalną postacią, a ze swoich ciał na siódme miejsce. Decyzje na ten temat nie zostały jeszcze podjęte. Na pewno nie na siódme miejsce. Pan przewodniczący Schetyna wypowiadał się na ten temat, że będzie rekomendował zarządowi trzecie miejsce dla pani Iwony. I zarządu jeszcze nie było, pewnie na kolejnym zarządzie to się odbędzie, ale chcę powiedzieć o jednym. Nie ekscytujmy się tym, czy pani Iwona będzie na miejscu trzecim czy siódmym. Ważne jest to, że pani Iwona jako reprezentant środowiska osób niepełnosprawnych walczących o swoje prawa, chce wejść do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej po to, żeby reprezentować grupy części środowiska, panie pośle, interesy upolitycznego też środowiska. Słyszę o środowisku osób niepełnosprawnych, czy nadawał jedne barwy partyjne, zupełnie niepotrzebnie. Jestem zwolennikiem, pani Iwona Hartwig niczego nie upolityczniła, bo nie należy do Platformy Obywatelskiej. Chcę powiedzieć, że bardzo bym chciał, żeby... Jeśli zostanie posłem z waszych list, to nie będzie politykiem? Żeby na listach będzie walczyć o prawa osób niepełnosprawnych w Sejmie. My tworząc listę niepartyjną, tylko listę Koalicji Obywatelskiej, szerokiego bloku obywatelskiego, umożliwiamy takim osobom jak pani Iwona Hartwig wejście do parlamentu po to, żeby z trybuny sejmowej móc walczyć o prawa osób niepełnosprawnych. Takich osób będzie więcej na naszych listach. A ile sobie jeszcze z Lewicy życzyłbym będzie sobie, u was życzyłbym sobie, życzyłbym sobie, życzyłbym sobie, gdyby, jeżeli pan mówi, że to jest reprezentantka części osób niepełnosprawnych, być może. Więc życzyłbym sobie, żeby na innych listach, innych ugrupowań znajdowali się również tacy przedstawiciele, będą mogli oni ponad podziałami partyjnymi walczyć o interesy osób, które Andrzej Szajna, sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziś konferencja trzech waszych liderów, to za nami. Idziecie pod z jednej listy partyjnej, czyli bijecie się o 5% próg wyborczy, a nie 8% próg. Choć jeszcze w piątek w Polskim Radiu przedstawiciele i partii Razem Adriana Zandberga i Wiosny Roberta Biedronia zapewniali, że macie takie silne poparcie, że 8% spokojnie, to jest uczciwe wobec Państwowej Komisji Wyborczej i wyborów, żeby próbować jako koalicja wystąpić, żeby każdy został pod swoim szyldem. Panie redaktorze, po pierwsze postępowanie czy to Platformy Obywatelskiej, czy Grzegorza Schetynu, jak powiedział pan Aleksander Kwaśniewski, prezydent, jest demoralizujące. Ponieważ, jakby to powiedzieć, podkopywanie ludzi, bo będą mieli wyższe miejsce na innej liście, jest słabe. Powiem w ten sposób i tak oceniam też zachowanie tych osób, które chcą startować z Platformy Obywatelskiej. I to wcale Platformy Obywatelskiej nie przynosi żadnego, powiedziałbym, splendoru. Jeżeli pan pyta, dlaczego idziemy na 5%... Ale może być skuteczne. Ale panie redaktorze, pan pyta, dlaczego idziemy na 5%, no to nie po to kończyłem 3 uniwersytety, żeby się zachować po raz kolejny jak idiota. Raz już szliśmy na 8% jako Zjednoczona Lewica i brakło nam raptem 0,5% i nie weszliśmy. Dzięki temu dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość rządzi samodzielnie. Ale to SLD swego czasu wymyślił Donta i te progi wyborcze. No dobrze, ale panie redaktorze... No to bijcie we własne piersi. Dlatego jak już bijemy własne piersi, to drugi raz nie popełnimy tego błędu. Nie oddamy władzy PiS-owi samodzielnej, a już tym bardziej nie zgodzimy się na to, żeby PiS miał większość konstytucyjną. Gdyby dzisiaj
Lewica poszła na 8%, to zarówno ze strony Platformy Obywatelskiej, przykro mi to powiedzieć, jak i ze strony PiSu, byłby ogromny atak na Lewicę po to, żebyśmy nie weszli do Sejmu. A my wejdziemy do tego Sejmu. Jeżeli wejdziemy z wynikiem na przykład 12-13%, to powiem tak, będę płakał z radości, ale nie chciałbym płakać z rozpaczy. O 12 godzinie, pamiętam 4 lata temu, byłem posłem z województwa świętokrzyskiego w Kielcach. Miałem piąty najlepszy wynik, a o godzinie 18 już nie byłem tym posłem, bo nie przeszliśmy progu. Jestem mądrym człowiekiem, tak jak moje ugrupowanie. Uczymy się na własnych błędach, chociaż najlepiej się uczyć na błędach cudzych, ale w tym wypadku uczymy się na własnych i nie pozwolimy na to, żeby PiS rządził samodzielnie. To co się stało, że rok temu jeszcze mieliście prezydenta Rzeszowa, a teraz już jest poza waszą partią? Nie wiem, to by trzeba było zapytać pana prezydenta Ferenca. Ja myślę sobie tak, że doszło do jakiegoś sporu, dyskusji, jest dzisiaj gdzieś indziej. Ale wie pan co, powiem tak, akurat tego człowieka bardzo szanuję i nie powiem na jego temat żadnego złego słowa. I jest mi bardzo żal. Że przewodniczący Czarzasty nie był tak oględny dziś w polskim radio. Ja wiem, że Włodek jest bardzo dosadny, ale ja jako wiceprzewodniczący partii powiem, bardzo mi żal, że nie jest z nami dzisiaj Tadeusz. Ale wcale mi się to też nie podoba, że z nami nie jest. Platforma Obywatelska też straciła prezydent Łodzi no wsparcie Hanny Zdanowską, ale wyście ją tutaj się też wspierali jeszcze tak, niedawno tak, to w wyborach. Wszyscy przeciwko PiS-owi, pani poseł, tak to się rysuje z różnych pozycji. Panie redaktorze, ale pan przekłamał. Co przekłamałem? Nie straciliśmy pani prezydent Zdanowskiej. On będzie wspierała was w tych wyborach do polskiego parlamentu? Ależ oczywiście, panie redaktorze. To czytaliśmy pani inne Zdanowska wypowiedzi. Jest przewodniczącą regionu łódzkiego Platformy Ale będzie w sztabie, czy nie? I będzie. No nie będzie w sztabie. Aha. Zrezygnowała z pracy w sztabie. Czyli zrezygnowała. Miała taką... Oczywiście, zrezygnowała z pracy w sztabie. To już jako, mamy jasność. Jako, Anna Kwiecień, panie Prawo i Sprawiedliwość. No, panie redaktorze. No, panie właśnie. Panie pośle, pani Zdanowska zrezygnowała jako sprzeciw wobec list, które zostały ułożone. Tak, dokładnie. No, dokładnie. Ale to nie znaczy, że zrezygnowała z Platformy Obywatelskiej. No, jest przewodniczącą pan o oczko wyżej niż SLD. Lubelskiego. Oddaję to panu. Zgoda. Anna tak. Kwiecień, to już okaże się dla was trzech różnych przeciwników, którzy wciąż, bo dodajmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że z Prawem i Sprawiedliwością na pewno mu nie po drodze, niezależnie od postępowania Pawła Kukiza, który wystartuje, jak czytamy, z list PSL-u, no to znaczy, że wy nie macie żadnego ewentualnego koalicjanta. Dla was albo zdobędziecie 50% plus jeden, a tak naprawdę kilka, bo różne przypadki chodzą po posłach, albo was, albo stracicie władzę. Nie stracimy. Jestem przekonana, że Polacy nam zaufają i w najbliższych wyborach ponownie powierzą nam władzę. Natomiast to, co przed chwilą pan poseł mówił na temat tej mądrości i doświadczenia związanego z poprzednimi wyborami, wskazuje na to, że nie ma co sobie zawracać głowy na przykład z sondażami w państwa przypadku, bo państwo sami siebie oceniacie, że tutaj 8% będzie ciężko przekroczyć i że tutaj trzeba walczyć o 5%. Po co ryzykować? To jest pierwsza sprawa. Ale my jesteśmy skromni po prostu. Wiem, że pani poseł mnie tu podpuszcza, ale ja powiem tak. Skromność tak. Cnotą młodzieńca. No o. Dobrze. Natomiast my spokojnie przygotowujemy program. Pani i to poseł... jest najważniejsze. Ten program jest w oparciu o to wszystko, co zostało wyartykułowane w Katowicach. To, co się tam odbyło, a przecież odbyło się tam szereg paneli. Odwiedziło Katowice 10 tysięcy osób. Na bazie tego przygotowujemy program. Ten program niedługo przedstawimy. Natomiast nie obawiamy się. Jesteśmy przekonani, że Polacy są zadowoleni z tego, co realizujemy. Się nie boi, a tymczasem tutaj ma być wspólna lista do Senatu, żeby Izbę Wyższą próbować odbić. Kiedyś miała być pod patronatem Donalda Tuska, teraz o tym nie słychać. Ale pytam pana posła krótko w Olsztynie, Jacka Protasa z Platformy Obywatelskiej. Czy jest jakoś rozmowy z Włodzimierzem Czarzastym, bo to on chyba wygrał Lewicę, skoro biedronnie kandyduje. I dogadać się w sprawie Senatu, także z PSL-em, czy też nie?
Czas pokaże. Pan przedstawiciel SLD, pan wiceprzewodniczący powiedział, że tak, panie Andrzeju, przepraszam, powiedział, że uczycie się na błędach. No tak, my jest. Też uczymy się i życie pokazuje i praktyka, że gdybyśmy wystawili w wyborach senackich kilku przedstawicieli, w każdym okręgu kilku przedstawicieli opozycji, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że Senat ponownie będzie zdominowany przez PiS. W związku z tym ta logika nakazuje nam prowadzenie intensywnych rozmów. Jedno zdanie w takim razie, Andrzejowi Szejnie, w tej sprawie. Chcecie wspólnych kandydatów z Platformą, mimo że was wystawili do Sejmu? Ja bowiem w ten sposób, jako wiceszef krajowy, jako szef regionu świętokrzyskiego, uważam, że to, co powiedział pan poseł, jest mądre. I chciałbym, żebyśmy mieli... Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, wspólnie przynajmniej do Senatu z Jackiem Protasem z Platformy Obywatelskiej, który był naszym gościem debaty radiowej Jedynki z Olsztyna. Dziękuję państwu serdecznie. Kłania się Antoni Czmiela. Już teraz na naszej antenie Radio Watykan. Była to debata Jedynki.